Witajcie, tym razem 2700 stóp nad poziomem Bałtyku, szczyt Leskowca za mną, a ja jestem pod chrapskimi butami, jak zwano też Leskowiec. Dowiecie się za chwilę, skąd chrapskie buty, skąd nazwa Beskidy i też taki króciutki rzut panoramiczny na Beskid Mały. Pogoda przepiękna, grupa PTTK. Zapraszam na wycieczki z Krakowa co tydzień. Praktycznie jeździmy w różne ciekawe miejsca górskie. Jak widzicie, dopisała pogoda wspaniale. Schronisko z 1932 roku. Zostało ocalone przez Jana Targosza, bo poczęstował tutaj niemiecki Wehrmacht bimbrem i stąd nie zostało schronisko spalone, więc takie szczęście. Jak widzicie, ludzi dość sporo, trzeba było czekać w kolejce. Za chwileczkę zobaczymy odcisk butów hrabiny i hrabiego. I tuż nieopodal schroniska odciski butów hrabiny Mary Wielopolskiej z połowy XIX wieku, Romana Taube, i widzimy też odcisk butów samego hrabiego wielmożnego Potockiego. Ta literka T w jego nazwisku jest taki podwójny jakby krzyż w tej specjalnej formie. W każdym razie te płyty nie mogły się uchować na szczycie Leskowca, więc zostały przeniesione tutaj. Miejscowa ludność mogła je rozbić po prostu. Także w bezpieczne miejsce tu przetransportowane. Przy dobrej widoczności widać Tatry. Nazwa Beskidy pochodzi z języka albańskiego, oznacza Beskid, zalesiony wierzchołek. Sami się przekonajcie, zalesione wierzchołki. I szczyt Groń Jana Pawła II tuż, czyli praktycznie jedyny szczyt nazwany szczytem Karola Wojtyły, wykonany przez kobietę, tą samą, która tworzyła też pomnik Bema w Tarnowie. O, fajnie. Atmosfera kontemplacji. Karol Wojtyła niejednokrotnie tu pielgrzymował, doceniał obecność Boga gór i swoją po prostu w samotności. Tutaj jest i jego pomnik właśnie na szczycie Gronia, zobaczmy. Wow. A tu dar księży Salezjanów z Oświęcimia, tron, na którym siedział Karol Wojtyła w czasie wizyty w Skoczowie, czyli jak wiemy duża tam mniejszość ewangelicka w Polsce. Kiedy odezwą się znów moce chaosu, a obrońcy prawdy zamkną się w kościołach, twój portret w naszych domach co dzień nam przypomni, co może jeden człowiek i jak działa świętość. Wiersz o Janie Pawle II, Czesława Miłosza. Dziękuję, Grzegorzu, za twój wkład w ten vlog. A tutaj w wesołym rytmie disco polo Zenona Wykopki, lud pracujący. I grupa kończy w wesołych humorach, aczkolwiek nie obyło się bez przygód. Pomachamy może, pomachamy jeszcze o chwileczkę, dobra, dzięki za oglądalność. Tak, taki fotogeniczny. O, fajne. I tak oto w wyborowych humorach kończymy tą turę beskidzką. Dziękuję za subskrypcję, polecenia mojego kanału i śledzenie gdziekolwiek, gdzie pojawia się Tom Guide Kraków. Jestem na TikToku, Instagramie, Twitterze. Także życzę wam takiego słonecznych dni, jak dzisiaj przeżyłem, z małym leciutkim wypadkiem po drodze, ale wszystko się dobrze skończyło. Pozdrawiam, miłego, cześć, bye bye.